Dzień dobry, witamy Państwa dzisiaj znów w Kuchni Kocyka. Wam się spodobało, ja też się w niej czuję wyśmienicie, dzięki temu, że na sklepie e-kocyk zrobiłem wszystkie potrzebne zakupy, wszystkie produkty do naszego dzisiejszego dania, którym będą banany w cieście z polewą, z miodu, z wiórkami kokosowymi. Wspaniałe danie dla młodych i dla tych troszeczkę starszych. Czekamy na kuriera, który dostarczy nasze zakupy prosto do naszego domu bądź mieszkania. Dzisiaj naszym daniem będą banany w cieście. Potrzebujemy banany, przynajmniej 2 sztuki. My dzisiaj zrobimy 4, bo wszyscy jesteśmy głodni. Mąka pszenna typu 500 do ciasta naleśnikowego. Wiórki kokosowe 100 gram. Świeże jajko, mleko, odrobina szlachetnego miodu. Zaczynamy od podgrzania oliwy, w której będziemy smażyli nasze banany. I przechodzimy do zrobienia ciasta. Ciasto naleśnikowe gęściejsze. Jedno jajko, pamiętamy, że po przecięciu zawsze wąchamy, sprawdzamy, czy jajko jest świeże. Te jest. Dodajemy troszeczkę mąki, na początek około 100-150 gram. 100 ml mleka, czyli pół szklanki, może 3/4. I ponieważ jest to deser słodki, musi być tak jak typowe włoskie desery, łyżka cukru pudru. Ciasto jeszcze ciut za rzadkie, dodajemy resztę przygotowanej mąki. Lepiej to zawsze robić stopniowo, ponieważ jak dodamy od razu całą mąkę, po pierwsze mogą się porobić grudki, a po drugie, jak już będzie za dużo, to trzeba będzie znowu dodawać mleka. Ciasto gęste, mniej więcej takiej konsystencji. Przelewamy sobie z powrotem do miseczki, z której łatwiej nam będzie wydobyć zanurzone nasze banany. Teraz przygotowujemy banany. Odkroimy końcówki. Banany obieramy ze skórki. Niektórzy skórkę zostawiają, mrożą sobie i bardzo często dla dzieci, jak jest rana oparzeniowa albo małe skaleczenie, można przyłożyć skórkę banana, przykleić plastrem, bardzo szybko goi ranę. 3 banany kroimy wpierw na pół, a potem na pół po długości. Takie mniejsze części fajnie nam się zapieką i będą łatwiejsze do jedzenia. Sprawdzamy, czy nasz olej już jest gorący. Możemy też zanurzyć skórkę. Jeżeli będzie już strzelała, znakiem tego olej ma odpowiednią temperaturę. U nas jeszcze chwileczkę. Obok naczynia z olejem ja sobie przygotowuję zawsze talerz wyłożony ręcznikiem papierowym po to, żeby po wyjęciu bananów czy innych produktów, które smażymy, cały ten nadmierny tłuszcz osiągł sobie na ręczniku. Banany zanurzamy w cieście. Tak przygotowane banany będziemy zanurzali w naszym oleju, pamiętając o tym, żeby poczekać, aż troszeczkę ciasto obcieknie. No i oczywiście pamiętamy też o tym, żeby banany w naczyniu z olejem układać obok siebie, nie warstwowo, nie jeden na górze, bo wtedy skleją się. Zawsze Państwo zadajecie pytania, ile czasu trzeba je smażyć. Są różne kuchnie w domu, indukcyjne, gazowe. My korzystamy z kuchni indukcyjnej. Na temperaturze 70% one będą się smażyły 4 minuty. Natomiast na gazie można podkręcić trochę więcej i około 3 minut. Natomiast zawsze wyznacznikiem jest to, że banany uniosą się na wierzchu oleju i zrobią się chrupiące i brązowe. Podnosimy nasze banany od brzegu, bo nieraz ciasto potrafi przywrzeć. I już widać, słuchajcie, jak, o tu, jak zaczynają się fajnie rumienić. Pozostawiamy je dalej w oliwie. Po 2 minutach na dużej temperaturze nasze banany są skwierczące, brązowe, gotowe. Czas je wyjąć. Pamiętając oczywiście o tym,
że banany mają dużą zawartość wody, w związku z tym w oliwie strzelają, trzeba ostrożnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, odłożyć na papierek i odsączyć. Jak widać, na górze są chrupiące, ale jest to zaleta nie tylko ciasta, tylko tego, że wrzuciliśmy na gorącą oliwę. Jeżeli Państwo wrzucicie na chłodniejszą bądź niedogrzaną, ciasto wchłonie olej i ono już nie będzie chrupiące. Zrobimy dekorację na talerzu. Przygotowujemy dwa takie kawałki. Jest to taka porcja przystawkowa, deserowa. Smarujemy przygotowanym miodem. Proszę się nie martwić, że on jest gęsty. Jak dostanie temperatury na bananie, za chwilę będzie taki rozlewający. Teraz wiórki kokosowe. Dużo, dużo wiórków. Niech one będą i na wierzchu, i naokoło. Mięta. Zawsze do deserów. Tym bardziej takich z miodem i z bananem. Pięknie pachnie nasze danie, zasługa bardzo dobrych bananów. Wszystkie nasze produkty zostały zakupione w sklepie Ekocyk, dostarczone bezpośrednio do mojej kuchni, a tu przygotowane danie. Jeżeli Wam się podobało, zapraszamy na naszą stronę na YouTubie, tam możecie nas subskrybować, oglądać dalej. My do tego zachęcamy. Do zobaczenia.